Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Paweł Kamiński. Znajdujemy się dzisiaj przy kombajnie X9 model 1100, zagregowanym z przystawką Geringhoff 6-rzędową. Zbieramy kukurydzę na ziarno i tutaj razem ze mną jest operator tego kombajnu. Czy możesz się przedstawić? Cześć, nazywam się Damian Pawełkiewicz. Jestem operatorem w Fundacji CGFP Wojnowo. Jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim, obecnie w miejscowości Ślesin. Zbieramy kukurydzę na ziarno tym kombajnem. Gospodarstwo ma około 5000 hektarów ornej. W tym uprawiamy głównie pszenicę, rzepak, kukurydza. I teraz wchodzimy z nową uprawą ze słonecznikiem. Jest to rozwojowe gospodarstwo i kombajn przy 5000 hektarów pewnie ma co robić. No ma. W zbożu, w rzepaku spisał się bardzo dobrze, pod każdym względem. Względem najważniejszym, bo ropa idzie do góry, no to spalanie ma bardzo dobre. Co już tam było wcześniej mówione, że tam spala około 13 litrów, jak słomę zostawiamy na polu, a jak słomę tniemy, no to wiadomo, sieczkarnia dochodzi, no to spala więcej, tam około 14-7 litra na hektar gdzieś tak. Czyli bardzo, bardzo niskie parametry. Tak, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Ten kombajn współpracuje z headerem 1370 metra, że no szerokością też nadrabia to, że ma mniejsze spalanie. A Damian, jeśli mógłbyś powiedzieć, nie wiem, krótką historię gospodarstwa albo swoją historię w gospodarstwie CGFP Wojnowo? No, w gospodarstwie idzie mi 9 rok, jak pracuję. Wcześniej pracowałem na samym początku na takich, no wiadomo, starszych maszynach, inne marki, ale w żniwa też pracowałem na kombajnie i tak z roku na rok wsiadam na coraz lepszy sprzęt. Ostatnie 4 lata ja jeździłem na John Deere S790i, co byłem no, zadowolony, a teraz właśnie w tym roku, od tego roku, od żniw zbożowych dostałem właśnie X9 1100, co jestem jak na razie zadowolony. Okej, okay, a czy jakieś inne maszyny oprócz tych dwóch kombajnów, o których wspomniałeś, marki John Deere, posiadacie w gospodarstwie? Tak, w gospodarstwie posiadamy 3 traktory serii 7, 2 traktory serii 6 i 1 traktor serii M. Wspomniałeś, że zaczęliście z kombajnem serii X9 od żniw zbożowych. Czy mógłbyś jakoś podsumować ten sezon, powiedzmy, drobnego ziarna, który już mamy za sobą? X9 no w zbożu no się spisała bardzo dobrze. Jakie były prędkości robocze przy zbiorze pszenicy naszego kombajnu z headerem o szerokości 13,70 metra? 7-7,5 na godzinę szło uzyskać tą prędkość. No to nawet jak sobie wyliczymy gdzieś tam te teoretyczne przepustowości, to jesteśmy w okolicach plus minus 10 hektarów na godzinę, tak? Bo też nowością w tym roku z tym kombajnem, jak go mieliście na sezon zbożowy, był header HD45X. Jest to header przegubowy, który posiada własny układ zawieszenia. Czy coś więcej o tym headerze mógłbyś powiedzieć? No, z tego headeru jestem jako ja operator bardzo zadowolony, bo przejeździć cały sezon i nie wymienić ani jednej stalki do cięcia to normalnie sukces, gdzie wykosiłem 843 hektary i nie wymieniłem ani jednej żyletki czy tam stalki. Header układa się według terenu i można jechać szybciej, bo on się układa. A na takim zwykłym, no to trzeba już wolniej, no bo no nie współpracuje aż tak do terenu. A wiadomo, mamy różne pochyłości, wzgórki, pagórki, tak jak tutaj widać obecnie na polu. No i to już spowalnia, a jak jest łamany, czy tam header się no, ukształtowuje według terenu, no to zwiększa tą wydajność. Zbieramy dzisiaj kukurydzę. Jeśli chodzi o zbiór kukurydzy w Waszym gospodarstwie, mógłbyś nam powiedzieć, jak kombajn się w tym zadaniu sprawuje? Kombajn w kukurydzy się spisuje bardzo dobrze. Z przystawką 16-rzędową bardzo sobie radzi, co no, widać po pracy, jaką robi. Wydajność ponad 100 ton na godzinę idzie uzyskać spokojnie. Przy prędkościach różnych, no... A jakie plony są kukurydzy? Plony są różne, na każdym polu jest inaczej, bo zależy jak deszcz popadał. No, różnice są wydajności i no, rekordowe mamy pole, no to 10600 z takiego dużego tam pola 111 hektarów uzyskaliśmy, jesteśmy zadowoleni, ale mamy też pola, co plonuje 8, 6, no nie ma co ukrywać, no takie warunki, tak. Takie warunki są pogodowe.
chcielibyśmy, żeby i 12 plonowało, i więcej, i kombajn chętnie to przyjmie przez siebie, przerobi każdą masę. Damian, co jest Twoim zdaniem największym wyzwaniem przy zbiorze kukurydzy, żeby wykorzystać tak dużą przepustowość kombajnu? No, pierwsze tutaj, co mam na myśli, no to musi być przyczepa przeładowcza na polu przy tym kombajnie, a nawet dwie, no zależy jakie się posiada. My akurat posiadamy 4 sztuki przyczep przeładowczych, że no jesteśmy w stanie odebrać od tego kombajnu. No i potem transport do suszarni, bo mamy swoją suszarnię, no to musi być dobra suszarnia, transport i przyczepy przeładowcze, żeby odebrać od takiego kombajnu plon. Okej, czyli ta suszarnia umożliwia Wam zbiór kukurydzy o różnej wilgotności, tak, pewnie, tak? Czyli nie limituje tych okien zbioru do idealnych. Nie, bo wiadomo, no, warunki są różne pogodowe. Raz pada deszcz, raz jest mgła, a raz słońce świeci, że każdy dzień jest inny. Wspominaliśmy, że jest zagregowany z 16-rzędową przystawką do kukurydzy marki Geringhoff. Możesz coś więcej o tej przystawce powiedzieć? No, przystawka no, bardzo dobrze współpracuje, czy tam jest zagregowana z kombajnem i myślę, że mniejsza nie powinna być przystawka do tego kombajnu. Okej, czyli te 16 rzędów faktycznie dobrze jest spasowane z tą... Tak, 16 rzędów jest idealnie spasowane do kombajnu X9 1100, bo no wiadomo, lepiej jechać wolniej, a większą szerokością niż małym, a jeździć szybko. I znowu też nie uzyskamy takiej wydajności, bo właśnie po sezonie żniwnym stwierdzam, że właśnie szerokość też ma znaczenie, że lepiej jechać ciut wolniej, a szerzej. Mniej przejazdów, ekonomiczniej wychodzi. No, cały sezon już praktycznie za Wami. Możesz powiedzieć, w jakich najtrudniejszych warunkach testowaliście tą maszynę? No, w żniwach zbożowym to takie nie były mokre. To tam no, sucho było, to nie było jakichś wrażeń ostrych, ale już w kukurydzy tutaj no, trochę mamy mokro. Mamy różne tereny górzyste, pagórkowate, ze schyłkami. I właśnie no, wczoraj miałem możliwość już przetestowania tego kombajnu na schyłkach. I jestem bardzo zadowolony jako operator, że nie muszę kombinować do przodu, do tyłu, żeby wykosić tam jakąś kukurydzę, tylko normalnie sobie radzi, spokojnie podjeżdża, zjeżdża i na schyłkach też go nie znosi. Czyli stabilnie pracuje nawet na pochyłym terenie, tak? I jeśli chodzi o pracę w mokrych warunkach, też nie ma sytuacji, żeby się zakopał, czy... Czyli te wszystkie elementy, mocniejsza przekładnia ProDrive, tylny napęd, gąsienice powodują, że nawet w trudnych warunkach terenowych pracujesz bez trudu. Tak. No i jako operator jestem zadowolony, że nie mam problemu, że nie mogę podjechać czy przyjechać z liną, mnie wyciągnij. Nie ma na razie takich problemów. Radzi sobie no, bardzo dobrze. Damian, czy możesz mi powiedzieć, z czego jesteście najbardziej zadowolony, jeśli chodzi o pracę kombajnu X9 1100, który stoi za nami? Z czego jesteśmy zadowoleni, to z tego, że go posiadamy, to jest jedno zadowolenie. Drugie zadowolenie to jest spalanie, to jesteśmy też zadowoleni, co nas zaskoczyło, że tak mało spala ten kombajn. Następna sprawa to jest nie kruszy ziaren ten kombajn. Co jeszcze mogę powiedzieć, jesteśmy zadowoleni no, z wydajności tego kombajnu i z tego, co jest teraz najważniejsze dla nas, z tego, że bardzo krótko i równomiernie po całej szerokości headeru zbożowego rozrzuca słomę pociętą. Że bardzo fajnie, no, jest to regulowane z kabiny operatora, że mogę sobie cięcie i rozrzut słomy ustawić według oka, żeby tam się nie zapychało, bo mamy uprawę bezorkową, żeby to ułatwiło pracę, to no, bardzo ładnie to tnie tą słomę. Co Ci się najbardziej w tej maszynie podoba? Najbardziej, co mi się podoba, to wnętrze kabiny, fotel bardzo jest no, super, ponieważ no, jest skórzany z podwójną wentylacją, podgrzewany z podwójnym zakresem masażu. Tam radio już jest takie lepsze niż w poprzednim kombajnie. No, ogólnie no, bardzo wygodny, jeśli chodzi o wnętrze kombajnu. Druga sprawa to jest, że ma już tą chłodnicę, że się czyści, że łopaty wentylatora w drugą stronę się odwracają i chłodnica się tak nie zabrudza, gdzie w kukurydzy no, się często zakleja na przykład
kosz od wentylatora od chłodnicy, a tutaj no nie ma tego, bo wentylator w drugą stronę co jakiś czas sobie dmucha przy czujniku, gdzie widzi, że już się przypycha, dmuchnie sobie dwa razy i no, jestem zadowolony, bo nie muszę wychodzić i tam go czyścić. A czy w trakcie pracy korzystasz na przykład z systemów automatyki zbioru, takich jak Combine Advisor? Tak, korzystam na właśnie wzniesieniach, z góry na dół, pod górę, czy tam na zboczach, no to wiadomo, jeśli to się otwiera, wiatr się zwiększa, zmniejsza, że no, jestem bardzo zadowolony, że nie muszę tam nic rękoma dusić, klikać guzikami, wszystko się ustawia samo. Czyli ułatwia to zbiór? Tak, ułatwia zbiór, no, wykonywanie pracy, no i wiadomo, skupienie jest na tym, żeby ogarnąć całą przystawkę od kukurydzy, bo 16 rządków to nie jest mało. Jest na co patrzeć przy takiej prędkości dużej, że już nie muszę skupienia mieć tam, a czy nie gubię czasem, czy coś, tylko już czujnik daje znać i na przykład ci to się otwiera i że to bardzo ułatwia pracę operatorowi. No co, pozostało mi życzyć wysokich plonów i dużych wydajności. Wszystkiego dobrego. Dzięki.